Jesteśmy w samym centrum Wałbrzycha. Za nami jarmark świąteczny, który wprowadza nas w aurę nadchodzących świąt. W związku z tym pytamy mieszkańców, jak spędzają Sylwestra, jakie plany noworoczne i czego życzą naszemu miastu. Proszę nam powiedzieć, jak spędza Pani tegorocznego Sylwestra? No niestety w domu, mam małe dziecko, więc spędzimy w domu z mężem. A czy są jakieś postanowienia noworoczne? Na razie jeszcze nie ma. Jak spędzacie Sylwestra? Najpewniej będziemy wszyscy razem u grupki znajomych. No to impreza i tak dalej. Proszę nam powiedzieć, jak spędza Pani Sylwestra? To znaczy Sylwestra nie spędzam, spędzam go w domu, ponieważ nie obchodzę. Jak spędzasz Sylwestra? W tym roku siedzę w domu. A są już jakieś postanowienia noworoczne? Jak najbardziej, jak co roku. Jakie na przykład? Być zadowolona z życia i odbyć wyprawę życia. Na imprezę taką organizowaną, bo my jesteśmy z Wałbrzycha, tylko tutaj z okolic i zamierzamy taką w gronie imprezy, na taką organizowaną w gronie imprezy się wybrać, ale możliwe, że tutaj na rynek przyjdziemy. Czy są już jakieś postanowienia noworoczne? Tak, jedno najważniejsze, że w tym roku nie będzie żadnych postanowień. Macie jakieś postanowienia noworoczne? W sumie postanowień nie, ale mam swój cel, chcę zdać. A czy są już jakieś plany noworoczne, postanowienia na przyszły rok? Plany noworoczne są, ale to są takie prywatne, takie. Czego życzysz naszemu miastu? Przede wszystkim, żeby się dalej rozwijało, jak idzie, tak jak teraz idzie. Czego bym życzyła Wałbrzychowi? No, przede wszystkim życzyłabym dużo szczęścia, zdrowia, samych pomyślności w nowym roku. A czy jest coś, czego życzylibyście naszemu miastu? Kolejnych modernizacji, tak, żeby to miasto stawało się coraz piękniejsze, jak widać, jest coraz ładniejsze. Wyjścia z długów, które się narobiły przez to, to na pewno. Żeby było więcej dofinansowania, żeby wszystko dokończyli robić. Czego życzyłaby Pani miastu? Miastu? No, by dalej się rozwijało, tak jak się rozwija do tej pory. No i oczywiście wszystkim Wałbrzyszanom i wszystkim z okolic życzę wesołych świąt. Dużo miłości, szczęścia i wszystkiego dobrego w nowym roku, tak.